Szyszynka, jedna z największych tajemnic skrywanych przed ludzkością. Wiedza na temat potęgi Szyszynki znana była kapłanom starożytnego Sumeru, Egiptu, Grecji i cywilizacji Majów, Indianom Hopi i Aborygenom, którzy pomimo tego, że posiadali na jej temat wielką wiedzę, strzegli jej przed zwykłymi ludźmi. Jej metafizyczna historia jest bardziej bogata niż medyczna. Uważa się, że Szyszynka może być dla ludzi portalem pośredniczącym między światem fizycznym a światem duchowym. Ma odpowiadać za specjalny zmysł, który jest w stanie odczuwać rzeczy, których nie da się zobaczyć. Aktywność obszaru daje człowiekowi poczucie euforii, wypełnia umysł poczuciem sensu. Wiele praktyk duchowych, takich jak yoga oraz medytacja, może stymulować Szyszynkę. Osoba z aktywnym trzecim okiem jest ponoć w stanie przemieszczać się do innych wymiarów, inaczej postrzegać otaczający ją świat poprzez silne uczucie się jego częścią. Już starożytne metody i zaawansowane praktyki duchowe starały się zgłębić te doznania. Szyszynka wpływa na prawidłową pracę przysadki mózgowej, tarczycy i nadnerczy, które są odpowiedzialne za wiele ważnych funkcji w organizmie. Szyszynka jest malutkim gruczołem, częścią systemu nerwowego, umieszczonym mniej więcej w centrum naszej głowy. Wykształca się w 49. dniu życia płodu. Tybetańska Księga Umarłych mówi, że dusza wchodzi do płodu po 49 dniach po zapłodnieniu zarodka. Jest to dokładna data, kiedy narządy płciowe są w takim rozkwicie, że można już rozpoznać płeć dziecka i ukształtowana jest już Szyszynka. Tyle samo dni potrzeba, aby dusza mogła przejść pomiędzy jedną a drugą inkarnacją. Z kolei Kortezjusz uważał Szyszynkę za siedzibę duszy. Kształt Szyszynki znajduje się w sztuce i artefaktach wielu starożytnych tradycji, gdzie jest związany z oświeceniem i nieśmiertelnością. Możemy ją spotkać na przykład w Watykanie. Przez Szyszynkę wydzielana jest także substancja o nazwie DMT. DMT pozwala duszy wniknąć do ciała oraz je opuścić i osiągnąć najwyższe stany medytacji. Jego uwalnianie towarzyszy także narodzinom i śmierci. Uważano ją za najpotężniejsze i najwyższe źródło energii dostępne i dla ludzi. Szyszynka zawsze była ważna w inicjowaniu nadprzyrodzonych mocy i rozwój talentów psychicznych. Jest źródłem intuicji, szóstego zmysłu, duchowej wiedzy i inspiracji. Otwiera naszą świadomość, wewnętrzne poznanie, zdolności telepatyczne i kreatywność, które pozwalają stać się człowiekowi istotą bogatszą wewnętrznie. Tak dziś króluje na tyle odgórne, nieupublicznianie wiedzy na jej temat, ile celowe działanie w kierunku zniszczenia tego organu. Jego przedwczesne zwapnienie i w konsekwencji upośledzenie jego działania. Z duchowego punktu widzenia Szyszynkę nazywamy często trzecim okiem, a niekiedy nawet czakrą korony. Odpowiada ona bowiem za zrozumienie, połączenie z naszym wyższym ja, pozwala widzieć niewidzialne, czuć intuicyjnie. Inaczej mówiąc, jest odpowiedzialna za wielowymiarową percepcję. Można sobie to wyobrazić również w ten sposób. Prosto do źródła wysyłane są do nas wiadomości, podpowiedzi co robić, rozwiązać problem, jaka jest przyczyna tego i tamtego.
ale osoba z zanieczyszczoną szyszynką nie jest w stanie odebrać tych przekazów. Osoba ze sprawną szyszynką dostaje i odczytuje te wskazówki. Większość ludzi ma jednak zablokowany dostęp do trzeciego oka. Ma zanieczyszczoną szyszynkę, co wynika z braku wiedzy i lenistwa. Macie zrozumieć, że stan waszej szyszynki, jaki by on nie był, jesteście odpowiedzialni wy sami i wasz styl życia, jak również stan waszej świadomości i wiedzy, który w tym momencie wzrósł. Wykorzystajcie to. Zamiast wzbudzać w sobie lęk i emanować nim dookoła, rozsiewając niskie wibracje jak zarazę, to przyjmijcie odpowiedzialność. Dowiedzcie się, co szkodzi szyszynce, jak można jej pomóc i zacznijcie działać. Dzięki temu podniesie się wasza świadomość i energia, tym samym wibracja. I znowu okazuje się, że to do was należy wybór. Co szkodzi szyszynce? Fluor jest w paście do zębów, w wodzie. Ciekawostką jest to, że podawanie fluoru było praktykowane w obozach koncentracyjnych przez Rosję i Niemców. W dużych ilościach pierwiastek ten powoduje skrajną pasywność wśród ludzi, przez co była mała ilość prób ucieczek. Używki, takie jak alkohol czy papierosy, rtęć, plomby amalgamatowe, niezdrowe jedzenie, tutaj mamy glifosat, fast foody, Wi-Fi. Szyszynka jest gruczołem, który można stale aktywować i poprawiać jego funkcjonowanie. W kilku krokach, jakim są na przykład eliminacja trujących ją substancji i oczyszczenie organizmu z toksyn, nawadnianie organizmu i utrzymywanie odpowiedniej diety bogatej w magnezjum, witaminy grupy B oraz witaminę K, budzenie energii kundalini, praktyki duchowe, przede wszystkim medytacja, ćwiczenia oddechowe, używanie kamieni szlachetnych, na przykład szafiru, lazurytu, korzystanie z terapeutycznych dźwięków mis tybetańskich.